lepiej. Tu masz krzesło. Dzień dobry Państwu. Siadaj. Nazywam się Miłosz Szymański i witam Państwa na debacie online pod tytułem Wojna w Ukrainie, a polskie regiony. Nasza dzisiejsza debata nawiązuje do publikacji kwartalnika pomorski Finkletter dostępnego na stronach Kongresu Obywatelskiego pod tytułem Polskie regiony wobec nowej rzeczywistości. Chciałbym jeszcze wspomnieć naszych partnerów naszego cyklu wydawniczego. Jest to Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Miasto Gdańsk, Pomorski Fundusz Rozwoju, Maritex, Base Group oraz partnerów numeru, czyli Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Związek Województw Rzeczypospolitej, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Olivia Center. Chciałbym teraz przedstawić gości naszej debaty. Pan dr Piotr Żuber, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, ale także radca generalny w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, współredaktor publikacji Polskie Regiony wobec nowej rzeczywistości. Dzień dobry panu. Następnie pan Bogdan Kawałko, dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam państwa. Oraz pan Marek Darecki, pomysłodawca i prezes zarządu klastra Dolina Lotnicza. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Chciałbym może zacząć od tego, że w związku z tym, że od pół roku trwa wojna w Ukrainie, to nasze cztery regiony wschodnie graniczne stanęły przed różnymi wyzwaniami i można je z grubsza podzielić na dwie grupy. Po pierwsze mamy województwo warmińsko-mazurskie i podlaskie, które granice zewnętrzne zostały niemalże odcięte, nie licząc tego krótkiego fragmentu granicy z Litwą, no oraz województwo lubelskie i podkarpackie, które stały się bramą do pomocy dla Ukrainy, ale także hubem, można powiedzieć, nie tylko dla tej pomocy, ale też dla ludzi, którzy z tejże Ukrainy uciekają. W związku z powyższym wpływ wojny na te województwa jest największy i najbardziej one to odczuwają. Przy okazji województwa warmińsko-mazurskiego należy wspomnieć, że ono dosyć mocno ucierpiało na ograniczeniu, a właściwie zawieszeniu małego ruchu granicznego z Rosją, od którego zależała całkiem spora część handlu tych województw, czy tego województwa. Podobnie było z województwem podlaskim, które gro swojej granicy ma z Białorusią, która także w tej chwili jest, no dużo mówiąc, ograniczona, ograniczony jest ruch graniczny z tymże krajem i wszystko wskazuje na to, że na granicy z Rosją oraz na granicy z Białorusią zapada powoli żelazna kurtyna. Tymczasem województwo podkarpackie i województwo lubelskie ma bardzo mocno otwarte granice i pozycja tych regionów, ich rola się znacząco zmienia. Szczególnie to widać w przypadku lotniska w Rzeszowie, które stało się chyba w tej chwili najważniejszym portem lotniczym pod pewnymi względami w tej części świata. Ja bym chciał zapytać panów po kolei o to, jaki wpływ ma wojna na nasze wschodnie regiony, ale także na Polskę jako całość. Chciałbym może zacząć od pana prezesa Dareckiego, który, jak już mówiłem, jest pomysłodawcą i prezesem klastra Dolina Lotnicza. No i na żywo, że tak powiem, może obserwować, jak zmienia się Rzeszów i jak rośnie rola lotniska w Rzeszowie Jasionce. Proszę, panie prezesie, powiedzieć, jakie są najbardziej widoczne zmiany zachodzące zarówno w Rzeszowie, jak i na Podkarpaciu? No więc można się oczywiście spodziewać, że te zmiany są bardzo duże i one są i dobre, i złe, prawda? Bo pan tu wspomniał, że no, rzeszowskie lotnisko stało się taką bramą wjazdową do Ukrainy. W zasadzie obserwujemy to każdego dnia. Nad Rzeszowem krążą Herkulesy amerykańskie C-17, duże transportowce po kilka dziennie i wyładowuje się te HIMARSy i rakiety dzień w dzień na lotnisku. Następnie to wszystko idzie tam na front. Więc to jest oczywiste i widoczne. Myśmy taki przeżyli szok na samym początku, to jeszcze w lutym, kiedy nagle, ja mieszkam na wsi podrzeszowskiej i nagle nad głowami naszymi przeleciało kilka takich dwuwirnikowych śmigłowców Chinook, to olbrzymie takie. One transportowały komandosów amerykańskich. Już wtedy jeszcze się nie mówiło o żadnym lotnisku, a oni już rozlokowywali się tutaj
z myślą o instalacji Patriotów. Potem któregoś dnia z żoną jedziemy koło lotniska, patrzymy, a tam stoi kilkanaście Patriotów. Rano ich nie było, po południu stoją. Więc to są takie oczywiste znaki i można powiedzieć, wow, no to się rzeczywiście chyba ta wojna tam odbywa i odgrywamy jakąś rolę, ale zaraz jest pytanie, ale dlaczego te Patrioty tu stoją, prawda? No dlatego, że jest potencjalne niebezpieczeństwo, że Rosjanie uderzą w lotnisko, bo inaczej one by tu nie stały. No i tak sobie myślą mieszkańcy Podkarpacia, ale tak sobie też myślą inwestorzy. I mówią, no to zaraz, czy to jest dobre miejsce do inwestowania. Więc ja myślę, że jeszcze będziemy mieć czas porozmawiać na ten temat później w szczegółach, ale generalnie to jest taki sos słodko-kwaśny. Idzie się do centrów handlowych, a tam żołnierze amerykańscy w mundurach. W hotelach rzeszowskich trudno znaleźć miejsce, dlatego że no, armia amerykańska, ale i dziennikarze, i biznes, i najprzeróżniejsze rodzaju organizacje okołorządowe. Dominuje na rynku rzeszowskim język angielski, w restauracjach język angielski, polskiego trudno znaleźć. Więc są to duże zmiany, ale nie wszystkie są fajne. Muszę się przyznać, że miesiąc temu byłem w Rzeszowie i zaobserwowałem dokładnie to, o czym pan mówi, że faktycznie bardzo mocno widać Amerykanów i też bardzo mocno oczywiście widać uchodźców z Ukrainy. Analogiczne pytanie mam do pana dyrektora Kawałko. Jak to wygląda z perspektywy Lublina? Ponieważ w Lublinie też byłem całkiem niedawno i zauważyłem, że to było w marcu już chyba teraz. Wtedy dworzec główny lubelski autobusowy został właściwie przerobiony na punkt recepcyjny dla uchodźców i z bardzo wieloma osobami tam rozmawiałem. Też jedną rodzinę zabierałem ze sobą i wszyscy powtarzali, że oni chcą siedzieć w Lublinie, oni chcą siedzieć w Przemyślu albo w Rzeszowie, bo to jest najbliżej od Ukrainy, ewentualnie pojadą do Warszawy. Bali się odsuwać od tej granicy. I czy w Lublinie odczuwa pan podobne problemy, które są w Rzeszowie? Jeszcze raz dzień dobry państwu. Chciałem też powiedzieć, że pierwotnie miał w tej debacie uczestniczyć pan marszałek Jarosław Stawiarski, ale ze względu na wizytę ambasadora Norwegii i zmianę w programie tej wizyty, no jestem jakby w zastępstwie, ale z upoważnienia pana marszałka. Chciałbym tak, kilka takich uwag z perspektywy województwa lubelskiego. Jak ten, trochę szerzej, ten wpływ wojny na Ukrainie, który według mnie można podzielić na dwie grupy. Pierwsze to takie czynniki działania bezpośrednie i pośrednie, które wpływają na to, na politykę regionu, na przeformułowanie pewnych działań. I po pierwsze, z tych bezpośrednich to nastąpiła i to została zmieniona i ukierunkowane działania regionu w odpowiedzi na tą sytuację kryzysową na Ukrainie, na przyjęcie i otwarcie na dużą liczbę uchodźców, na mobilizację i organizację pomocy humanitarnej, medycznej, finansowej i oczywiście pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa dla uchodźców, a także mieszkańców naszego województwa, ponieważ to wyszedł problem bardzo ważny ze względu na liczbę przekraczających, bo chciałbym dodać, że przez 4 przejścia drogowe i jedno kolejowe przez nasz region w obie strony przemieściło się 4 miliony obywateli Ukrainy, w tym 3 miliony osób przyjechało do Polski przez nasz region i 1 milion wyjechał z Polski, więc to było no, niezwykle ważne takie logistyczne i organizacyjne przedsięwzięcie i jednym z nich to były te punkty recepcyjne, o których pan wspomniał. W Lublinie, a było ich kilkadziesiąt w całym regionie, bo należy też wskazać, że takie punkty były otwierane w różnych miejscowościach, powiatach, gminach i słuszność tej zmian, które zarząd i samorząd województwa i władze regionu podjęły, właśnie się sprawdziła. Chcę też dodać, że zauważyliśmy niezwykłą mobilizację, integrację społeczeństwa regionu wokół pomocy uchodźcom i to miały te dwa wymiary. Jeden to ten właśnie organizacyjny. Drugi to finansowy i w ogóle to w tym czasie
zostało przeznaczonych prawie 13 milionów złotych na wsparcie, pomoc, którą zostały skierowane na tereny objęte działaniami zbrojnymi na Ukrainie, ale także na pomoc uchodźców udzielonej na terenie województwa. Więc było to jak gdyby powiązane czy dwukierunkowo realizowane. I ta łączna wielkość tego wsparcia, jak powiedziałem, to jest około 13 milionów złotych i to głównie w tym pierwszym etapie to była ta pomoc medyczna, dotacje dla gmin, pomoc uchodźcom, pomoc rzeczową na terenie Ukrainy i w regionie, zakwaterowanie, organizacje wypoczynku dla dzieci i młodzieży, więc była to niezwykle istotna, ważna kwestia i tu dochodzą jeszcze kwestie inne i jeszcze powiem o czynnikach takich pośrednich, które tu zostały u nas podjęte, to jest przeformułowanie podejścia do współpracy między regionem lubelskim a Ukrainą i dostosowanie tych działań do aktualnych potrzeb, które wynikają z wojny. Robiliśmy to przy współpracy bliskiej z partnerami z Ukrainy i to na różnym poziomie. I to poziomie Kijowa, że tak się wyrażę, ale przede wszystkim regionów przygranicznych z tymi, którymi mamy taką współpracę już od wielu lat po prostu partnerską, gdzie wiemy, gdzie znamy potrzeby poszczególnych regionów. Jeszcze dodam, że jeżeli chodzi o te systemowe, bo to warto podkreślić, bo to mają znaczenie w najbliższym czasie, że zmianie ulega też nasza strategia współpracy transgranicznej, którą mamy z takiej trójstronnej, bo mieliśmy partnerów z Białorusi, i która została ten region wykluczony na dwustronną i oczywiście dostosowaliśmy i proponowane wspólne inwestycje, priorytety, wspieranie w ramach programu, nowego programu czy nowej edycji programu Polska-Ukraina do rzeczywistych potrzeb kraju i regionów ukraińskich. I ostatnia informacja, ostatnie zdanie, to nastąpiło jeszcze większe otwarcie, pan tu zaznaczył, wprowadzając, że nasz region i podkarpacki to są takie regiony nazywane często frontowe, pierwsze, na długofalową pomoc. Myśmy nastawili się na długofalową pomoc dla uchodźców Ukrainy, między innymi w zakresie wsparcia w podejmowaniu, szukaniu pracy, integracji społecznej, edukacji, pomocy medycznej i socjalnej. To tak by wyglądało takie przedefiniowanie naszego podejścia w stosunku do tego okresu sprzed 24 lutego. Tu ja bym tutaj jeszcze chciał dodać jeden element, bo wspomniał pan, że to pan marszałek miał być w tej debacie, ale ma spotkanie z ambasadorem Norwegii i to jest tak. Też element chyba wspólny dla Podkarpacia i Lubelszczyzny, że nastąpiła ofensywa dyplomatyczna, bo bardzo wielu różnych dyplomatów. Nie słyszymy. O, teraz. Chciałbym poprosić pana doktora Żubera, żeby wypowiedział się w imieniu nieobecnych, ponieważ jak już wspominałem, zarówno województwo warmińsko-mazurskie, jak i podlaskie w tej chwili przeżywa pewne problemy gospodarcze związane z tym, że po pierwsze, przynajmniej w naszych głowach wzrosło zagrożenie ze strony granic z Białorusią czy z Rosją, a z drugiej strony utraciły one handel z obywatelami tych krajów, który był zjawiskiem powszechnym do tego stopnia, że nawet w Kaliningradzie funkcjonuje zespół rockowy, który nazywa się Parowoz, który nagrał piosenkę pod tytułem Zdra swój Lidl, zdra swój Biedronka. I chciałem zapytać pana o to, na ile warmińsko-mazurskie i podlaskie cierpią i co można zrobić z punktu widzenia Ministerstwa Rozwoju, żeby te regiony nie straciły gospodarczo, ponieważ długofalowo raczej współpraca z Białorusią i Rosją odbywać się nie będzie. Dzień dobry Państwu. Ja dzisiaj także wypowiadam się właściwie w zastępstwie ministra Grzegorza Pudy i postaram się spojrzeć na ten problem i na pytanie, które Pan mi zadał z punktu widzenia ministerstwa, więc oczywiście nie jestem w stanie zastąpić moich kolegów w województwie warmińsko-mazurskim i podlaskim. Myślę, że,
że tutaj byśmy mieli przedstawienie pełniejsze, jeżeli byliby uczestnikami, więc nie będę wchodził tutaj w szczegóły, szczególnie takie, o których słyszeliśmy, bo na pewno tutaj dużo jest różnych zarówno działań takich interwencyjnych ze strony samorządów regionalnych, no jak i właśnie obawy przed tym, co się stanie dalej, jak ta sytuacja będzie wpływała długofalowo na perspektywy rozwojowe zarówno no, działań poszczególnych biznesów, jak i całego województwa, bo to na pewno będzie miało województw czy całej Polski, województw Polski Wschodniej. Więc ja widzę, że z punktu widzenia ministerstwa na pewno musimy brać teraz pod uwagę to, że tak jak pan zresztą na początku to powiedział, no ta sytuacja, mimo że tymczasowo wydaje się taka sama, na przykład w zakresie no, budowania zdolności pewnej obronnej, transportowej i tak dalej, to ona w dłuższym horyzoncie czasu może negatywnie wpływać na perspektywy rozwojowe i w inny sposób na województwa. Bo tutaj pan wspominał na przykład o ruchu przygranicznym, ale w przypadku województwa warmińsko-mazurskich i podlaskim, ale proszę zwrócić uwagę, że jak gdyby te, że szczególnie na przykład warmińsko-mazurskie było też takim naszym hubem, na którego terenie koncentrowała się dużo działań importu takiego ogólnokrajowego, na przykład w przypadku węgla. Tam są nie tylko problemy związane z wynikające z zaprzestania współpracy gospodarczej tej przygranicznej, ale takiej tej związane z sankcjami, no i z tym, co się dzieje w relacjach Polska-Rosja, Polska-Białoruś i cała Unia Europejska. Także te konsekwencje są dalej się sięgające i, no i tutaj możemy obserwować, już obserwujemy pewne jak gdyby takie zagrożenia utratą miejsc pracy nie tylko w tym pasie przygranicznym, nie tylko związane z wymianą handlową, z zakupami, ale także te o charakterze bardziej strategicznym. No i tutaj tak jak powiedziałem i tak jak to widzimy w ministerstwie, no przede wszystkim oczywiście najważniejsze obecnie jest z jednej strony te kwestie obronne na pewno, ale z drugiej strony pomaganie także regionom i to rząd się stara robić w ramach instrumentów, które ma, mówię tu o moim Ministerstwie Polityki Regionalnej, no w zakresie zmian różnych kierunków wydatkowania środków, no przekierowania obecnie tego, co możemy, tego, co mamy na tą bezpośrednią pomoc, ale w dłuższej perspektywie także zainicjowania pewnej takiej dyskusji, jak te nowe warunki będą no, powodowały konieczność zmian także na poziomie regionalnym w zakresie strategii długookresowych. To znaczy jakie tu nowe będą czynniki rozwoju, które no, do tej pory nie były albo bo po prostu są jakimiś takimi no, konsekwencjami tej sytuacji, tej wojny, albo po prostu były niezauważane lub mało prawdopodobne, w związku z tym w ogóle nie były brane pod uwagę. No i tutaj ta sytuacja, szczególnie związana z Ukrainą, ale nie ta wojenna, tylko ta dłuższa perspektywa związana z tym, że tutaj zostało wysłane zielone światło dla przyspieszenia procesów integracji, no to powoduje różne konsekwencje, które jak gdyby możemy się do nich przygotować i przygotować się pozytywnie. I tutaj w dużym stopniu tym beneficjentem tej nowej sytuacji w dłuższym okresie czasu może być województwo podkarpackie i może być województwo lubelskie, ale nie jest to dane. To trzeba zbudować infrastrukturę do tego, trzeba wspomagać samorządy i nie tylko, i biznes w rozwoju kontaktów. Tu nie tylko jak gdyby kwestia inwestycji za granicą naszych przedsiębiorstw, ale i też w drugą stronę kwestia importu, eksportu, kwestia pomocy samorządów. No tych tematów jest bardzo wiele. Ale z drugiej strony to, o co pan pytał,
te możliwości wykorzystania potencjału samorządów w warmińsko-mazurskim czy w podlaskim no, zmniejszają się, jeśli chodzi o współpracę z obwodem kaliningradzkim i Białorusią. No i tutaj też trzeba się zastanowić, jak te możliwości, które do tej pory, no, które one zostały przerwane i które nie mogą być rozwijane, no jak to powoduje konieczność zmian także strategii w tych województwach. I tu jesteśmy otwarci do dialogu, bo to nie jest tak, że mamy w ministerstwie już wymyślone dokładne programy, jak gdyby co, jak reagować w każdej sytuacji, w tej długofalowej. Myślę, że po prostu czeka nas w najbliższym czasie taka bardziej szczera i bardziej otwarta dyskusja na ten temat z samorządami. To w kontekście tego jeszcze bym chciał zauważyć, że w takim razie dla takich na przykład Bartoszyc znajdujących się w województwie warmińsko-mazurskim w najbliższym czasie raczej punkt ciężkości przesunie się z sklepów budowlanych czy spożywczych, które stały na wylocie miasta w stronę rosyjskiej granicy, tylko na 20. Bartoszycką brygadę zmechanizowaną, która także tam stacjonuje. Natomiast chciałbym wrócić na chwilę w takim razie do Podkarpacia, które to aktualnie, jak już mówiliśmy, jest tym oknem na świat dla dostaw broni ukraińskiej, czy broni dla Ukrainy. I wszystko wskazuje na to, chociaż dokładnych liczb nie mamy, że ludność Rzeszowa zwiększyła się o jakieś 50% w związku z napływem uchodźców, z których zapewne jak ta wojna kiedyś się skończy, część wyjedzie, a część zostanie. Niezależnie od tego jednak, czy wyjadą, czy zostaną, to wszystko wskazuje na to także, że granica z Ukrainą będzie znacznie bardziej otwarta niż była do tej pory, ponieważ zarówno Ukraińcy mają teraz bardzo ułatwiony sposób, czy bardzo ułatwione przepisy odnośnie rozpoczęcia życia i pracy w Polsce, ale też parlament ukraiński niedawno przegłosował analogiczne przepisy. W związku z powyższym obywatele polscy w bardzo uproszczonej procedurze mogą przeprowadzać się, żeby żyć i pracować na Ukrainie. Oczywiście na razie się to nie odbywa się może z uwagi na działania wojenne. W każdym razie chciałbym zapytać pana Daleckiego o to, jak pan uważa, co należałoby uczynić, żeby zbudować infrastrukturę, o której mówił pan dr Zuber, żeby móc wykorzystać potencjał po pierwsze wspólnej granicy i tego, że Ukraina, miejmy nadzieję, będzie się integrować z Unią Europejską. No oczywiście to jest pytanie bardzo szerokie. Ja tutaj powiedzmy sobie reprezentuję głos przedsiębiorców, prawda? Bo ja jestem prezesem klastra Dolina Lotnicza. To jest potężny klaster, ponad 30 tysięcy pracowników, 3 miliardy dolarów sprzedaży eksportowej i to taki najbardziej wysoko zaawansowany technologicznie, śmigłowce Black Hawk, polskie samoloty F-16 latają na silnikach zmontowanych w Rzeszowie i tak dalej. I to była historia sukcesu. I ten sukces się wydarzył tutaj, ponieważ mieliśmy pewne argumenty na Podkarpaciu. Poprawiająca się właśnie infrastruktura, powstały autostrady, odnowiono lotnisko. I teraz zadajemy sobie pytanie odnośnie wpływu tej sytuacji ukraińskiej. Ja zarządzałem firmą Pratt & Whitney przez całe swoje życie. Tam pracowałem, a przez ostatnie 20 lat byłem prezesem. To dawne WSK Rzeszów. Ja myślę, że pan Kawałko to dobrze zna, PZL Świdnik na przykład. To jest taka siostrzana firma była. O ile Świdnik jest teraz w rękach włoskich, tak, WSK Rzeszów w rękach amerykańskich. Byłem odpowiedzialny za 4 fabryki w Polsce, 6000 pracowników i wydawało nam się, że w zasadzie mamy klucz do szczęścia. Że to będzie się w ten sposób rozwijać, aż wybuchła wojna. I tu ja zanim odpowiem na pana pytanie, bo to jest istotne pytanie, to jednak chciałbym ten aspekt powiedzieć, bo od razu zadaliśmy sobie dwa pytania. Po pierwsze, czy teraz inwestorzy, widząc te patrioty lądujące na lotnisku w Rzeszowie, będą chcieli wybudować następną fabrykę w Rzeszowie? A było tak, że na Podkarpaciu rocznie powstawały 2-3 fabryki lotnicze, nowe, międzynarodowy biznes. I teraz jak taki inwestor ląduje, patrzy, widzi patrioty, czy on nie zawaha się i pomyśli, a może jednak gdzie indziej, Maroko albo Wietnam, prawda? To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, myśmy sobie pomyśleli, dobrze, jeżeli jest wojna, jeżeli przyjedzie nas 5 milionów Ukraińców, to my będziemy mieć wspaniały
rynek pracy, wreszcie. Prawda? No i druga rzecz niepokojąca, wcale się ten rynek nie poprawił. Ja bym powiedział, że rynek się pogorszył, bo nawet ci Ukraińcy, którzy u nas pracowali, pojechali walczyć. A kto przyjechał? No 90% tych przybyszów to są matki z dziećmi. I nie widzimy tutaj nawet te matki, one się tam specjalnie nie palą chyba w tej chwili do podejmowania pracy. Jest tam wsparcie, jest 500+ i tak dalej. One sobie jakoś tutaj radzą. W każdym razie jest problem z tymi rękami do pracy w tej chwili. Więc pytanie padło takie. Dobrze, czy w takim razie dzisiaj, wiedząc inwestor amerykański, jeżeli wie to, co wie, albo włoski, albo francuski, przyjdzie czy nie przyjdzie? Będzie rozwijał Podkarpacie czy nie? I dwa dni temu było walne zgromadzenie Doliny Lotniczej. To jest takie coroczne nasze forum. 180 przedsiębiorców zjechało do Rzeszowa i zastanawialiśmy się. I zadałem tym przedsiębiorcom, szefom, prezesom, właścicielom pytanie. Jak wygląda rok 2023? Czy wycofują się, czy się nie wycofują? Odpowiedź była taka. Nikt się nie wycofuje. Jest wszędzie wzrost około 15%. Czyli potrzebujemy w Dolinie Lotniczej zatrudnić około 1000 ludzi w przyszłym roku. My dzisiaj nie możemy zatrudnić nikogo. Więc pyta pan o infrastrukturę, jak zachęcić? To jest taki trochę dylemat też i moralny. Czy myśmy powinni zachęcać Ukraińców, żeby osiedli na Podkarpaciu, czy raczej modlić się, żeby wrócili i budowali niepodległą Ukrainę, bo ktoś to musi odbudować ten kraj. No ale jeżeli popatrzymy na to z punktu widzenia takiego może troszkę egoistycznego naszego, to powinniśmy zachęcić rzeczywiście Ukraińców i te matki, żeby ściągnęły później już tych mężów, jak już Ukraina wygra wojnę, bo ona ją wygra w ten czy inny sposób, ją wygra. I wtedy się dopiero otwierają perspektywy dla Podkarpacia i dla Polski, mi się wydaje również, ale dla Podkarpacia szczególne, bo to jest marzenie Wokulskiego w ogóle, prawda? Usytuować się w ten sposób przy nowym, potężnym sąsiedzie, który ma 44 miliony mieszkańców i nagle my, bo Ukraina pewno też wejdzie do Unii Europejskiej, staniemy się krajem, który jest w środku Unii, a nie na obrzeżach. Więc to całkowicie wywróci postrzeganie i biznesu, ale też nasze środowisko. I to, co tutaj już było wspominane, i pan dyrektor Kawałko, i pan doktor Zuber mówili o tej infrastrukturze. I to jest wszystko słuszne. Oczywiście powinniśmy pomóc im się tutaj jakoś zagospodarować, ale ja bym nie zapomniał jednak o bardzo podstawowych jeszcze rzeczach i zadaniach, których myśmy nie odrobili. Mianowicie chociażby taki internet szerokopasmowy. Jak my sobie wyobrażamy, że my nagle rozbłyśniemy tu gospodarczo na ścianie wschodniej. Ja nie wiem, jaka jest sytuacja na Lubelszczyźnie czy tam w północy, ale 1/3 gospodarstw na Podkarpaciu nie ma szerokopasmowego internetu. Ja nie mam w domu, a ja zarządzałem 6000 ludźmi, 4 fabrykami. Jak mi przyszło podejmować ważną dyskusję międzynarodową, jechałem do Rzeszowa, chociaż niby był COVID. Bo tylko w Rzeszowie miałem sieć. Więc jeżeli mówimy o infrastrukturze, to zróbmy najpierw to, co już obiecali, że zrobimy. Bo to się wszystko tak w ostatnich latach wstrzymało i tak spowolniło, że jest bardzo frustrujące dla biznesu. A potem dopiero będziemy oczywiście tych kolegów z Ukrainy w jakiś sposób integrować z nami. Na pewno jest dla nich miejsce, bo przedsiębiorcy 2 dni temu powiedzieli raźnie. Młodzież nie garnie się do fabryk. I tyle. Jest pan na wyciszony. Chciałbym przedstawić oficjalne dane Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Od początku wojny 420 tysięcy osób z Ukrainy podjęło pracę w Polsce. To daje nam jakieś 40% mniej więcej dorosłych, którzy przyjechali z Ukrainy, u nas są. Natomiast chciałbym się przenieść teraz do Lublina, ponieważ historycznie, to znaczy przed II wojną światową, województwo lubelskie było w środku Polski. I tu bym chciał nawiązać do tego, o czym mówił pan prezes Derecki, że gdyby Ukraina wstąpiła do Unii Europejskiej, to my jesteśmy w środku tejże Unii, więc zajęlibyśmy podobne miejsce, jakie Lubelszczyzna miała jeszcze całkiem niedawno w polskiej historii. W dalszym ciągu jednakowoż Lubelszczyzna ma zarówno granicę z Białorusią, jak i granicę z Ukrainą i wszystko wskazuje na to, że granica z Ukrainą będzie się otwierać szeroko, granica z Białorusią raczej nie. W związku z powyższym zastanawiam się, czy są w Urzędzie Marszałkowskim jakieś przemyślenia i plany a propos tego, jak sobie radzić z faktem, że
mimo że potencjalnie możemy być w środku Unii Europejskiej, to jednak w dalszym ciągu ta Białoruś tam będzie i raczej pozostanie krajem nieprzyjaznym. I przy okazji, czy na poziomie województwa są jakieś pomysły, jak sobie z taką Białorusią radzić i jak skorzystać na fakcie, że Ukraina będzie częścią Zachodu? Ja najpierw, jak przejdę do odpowiedzi, czy to wypowiedzi na ten temat, chciałbym nawiązać do wypowiedzi Piotra Żubera, pana doktora, i do tego, co się stało z wyłączeniem trochę z tego, tej współpracy przygranicznej, transgranicznej tych naszych dwóch regionów, partnerów w realizacji chociażby programu Polska Wschodnia. I Podlasie jest uczestnikiem, czy jest w programie Polska-Ukraina. No i teraz mieliśmy ostatnio takie spotkanie w Warszawie programowe, gdzie Podlasie zostaje w tym programie. Natomiast do tej pory przez te kilka lat, przez dwie edycje, no ich współpraca w ramach tego programu opierała się o partnerstwo głównie z Białorusią, więc powstał pewien deficyt partnerstwa. I właśnie Lubelskie zaproponowało, ja wiem, że sobie, że tam władze Podlasia sobie poradzą, ale myśmy zaproponowali jakby taką pomoc w przekazaniu pewnych list, pewnych kontaktów związanych z partnerstwem na Ukrainie. To jest taka reakcja, która nastąpiła w oparciu o tę zmianę sytuacji. I chciałbym też tutaj jakby mocno podkreślić i poprzeć to, co pan doktor powiedział odnośnie zmiany strategii długookresowej. Wydaje mi się, że to jest niezbędne. My w naszym dyskusjach w regionie lubelskim, w Lublinie, podjęliśmy już taką debatę, w jaki sposób do tego podejść, dlatego że zmieniło się właściwie wszystko, począwszy od tej sytuacji wojny, poprzez to, że Ukraina uzyskała status kandydata do Unii Europejskiej, więc zupełnie inaczej trzeba podejść do tego, abyśmy zaczęli budować przyszłościowo na nowych zasadach, na nowych paradygmatach nasze relacje, uwzględniając tą drogę, którą wybrała Ukraina do Unii i w tym wymiarze regionalnym. Więc to jest absolutnie dobry pomysł i Piotrze, popieram, żeby jakaś inicjatywa taka do debaty z udziałem chociażby tych do dwóch, trzech województw, które mają granicę, podjąć, ale myślę, że to nie tylko. Więc to jest ta jedna kwestia. Jeśli chodzi o Białoruś, no myśmy mieli gotową strategię współpracy transgranicznej. Ona już była dogadana, uzgodniona w każdym szczegółach, druga edycja na okres 2021-2027, w której uczestniczył region z Białorusi, to jest obwód brzeski i oczywiście wszystkie regiony przygraniczne z Ukrainy. Więc w tym roku na początku została ta strategia zawieszona, ona nie została przyjęta. No i pozostał problem ułożenia sobie jakby tej polityki wobec sąsiada, który jest obiektywnie, są problemy, które trzeba rozwiązywać. Jest rzeka Bug, są przejścia, są poważne przejścia międzynarodowe, więc na ten moment my jesteśmy wpisani i ten azymut jest poprzez politykę państwa. Czyli to, co nasz rząd i ministerstwo wobec Białorusi, my respektujemy, no i tutaj jesteśmy bardzo w bliskim kontakcie z MSZ-em i z innymi władzami, żeby realizować w 100% to, co rząd polski wobec na ten moment nieprzyjaznego sąsiada mamy, ale jednocześnie wiemy, że w przyszłości musimy mieć w tyle głowy, że tak się wyrażę, to, że ten region i ta granica się, wierzymy w to, otworzy i musimy być przygotowani do tego, żeby wspólnie zbudować jakąś formułę współpracy. Chciałbym też tutaj wrócić do tego, o czym pan Darecki mówił, pan prezes Marek Darecki, bo jest kwestia inwestycji tych infrastrukturalnych, które powinny
być też przedmiotem takiej debaty. My to widzimy zwłaszcza w tym obszarze przygranicznym, te dwa województwa. Jakie są deficyty? Przede wszystkim transportowo-komunikacyjne, więc należałoby tu też podjąć no, taką pogłębioną debatę, jak wykorzystać trasę Via Carpatia i te odgałęzienia w kierunku wschodnim do Ukrainy. Drogi ekspresowe i również powiązanie z przejściami granicznymi. Budowa kolei normanno-torowej również w kierunku Lwowa, bo takie opcje, takie projekty są przygotowane. To znaczy musimy otwierać faktycznie, nie tylko werbalnie, deklaratywnie, faktycznie różne ścieżki, różne możliwości. Proszę Państwa, no też pełne wykorzystanie LHS-u, który przebiega przez województwo lubelskie, mając no, potężną infrastrukturę, która no, jest potencjałem jeszcze w dużej mierze nie do końca wykorzystana, więc jest to temat kolejny. Mamy tam powiedzmy też potencjalne miejsca do tych centrów logistycznych, do hubów w Biłgoraju, Szczebrzeszynie, w Zamościu, Chrubieszowie, więc chcę przez to powiedzieć, że pracując czy myśląc o przyszłości, zakładając, że po myśli przejdzie i Ukrainy i w ogóle tej Unii Polski, że musimy być gotowi na to, żeby no, to wyprzedzająco przygotowywać się do normalnej współpracy z Ukrainą, bo tak jak pan prezes Darecki powiedział, przedsiębiorcy muszą mieć narzędzia, muszą mieć możliwości tej współpracy. Następną kwestią jest sprawa no, dyskusji czy możliwości relokacji siedzib firm. Na ten moment jest taka tendencja, że ukraińskie firmy no, chcą w większym niż dotychczas zakresie te siedziby lokować w bezpiecznym miejscu, a więc w naszym regionie. Próbujemy to w tej sprawie też coś robić, ale też jest ważna kwestia inwestycji centrów magazynowych, centrów logistycznych. Pokazały to chociażby kwestie te praktyczne związane z transportem zboża, więc to musi być też no, przedmiotem no, naszych działań i jak gdyby myślenia, żeby być przygotowany. Więc pole tych różnych możliwości jest ogromnie duże. Jest jeszcze inna kwestia, już ostatnie tutaj powiem w tej wypowiedzi, w tej części, to jest sprawa kadr, czyli ludzi, którzy się tu znaleźli, którzy trafili. Myślę tutaj z perspektywy regionu, ale i Polski, uzupełnienie nazwijmy to niedoborów naszych kadr w wybranych sektorach, takich kluczowych jak medycyna, budownictwo, sektor IT, także pracę sezonową. Myśmy spróbowali zrobić taką mapę potrzeb, nie po to, żeby w sposób taki, nie wiem, przy okazji wykorzystać to, co się stało, tylko raczej systemowo podejść do tego, żeby stworzyć normalne warunki zatrudnienia, pokazać je na jakich warunkach i żeby to dawały efekty i dla tych, którzy tu zdecydują się pozostać i dla tych, którzy po prostu będą chcieli tu przybyć. Jest tych spraw niezmiernie dużo i wymaga to naprawdę takiej systemowej, szerszej debaty, dyskusji i myślę, że poukładania w pewnych segmentach i może nawet uhierarchizowania, co, po czym i dlaczego. Powiem tylko tyle, że jesteśmy w stałym kontakcie i to bardzo intensywnym z władzami wielu regionów, począwszy od Kijowa, już nie będę wymieniał, i poprzez te oczywiście bezpośrednio graniczące, ale te również dalej, że mamy tu pełną jakąś informację, wiedzę po to, żeby trafić i żeby ten partner ze strony Ukrainy był równorzędnym partnerem w kreowaniu i układaniu tego programu współpracy pod w pełni wolną i niepodległą Ukrainę i pod tym, jak już będą te kolejne kroki stawiane w kierunku ich wejścia do Unii Europejskiej. Ja bardzo się cieszę, że wspomniał Pan o kwestii kolejnictwa, ponieważ kryzys związany z gigantycznymi utrudnieniami z wywozem ukraińskiego zboża, które karmi przecież kilkaset milionów ludzi, pokazał, jaki to jest ogromny problem, ponieważ Ukraina do tej pory gros swojego eksportu odprawiała w świat przez porty czarnomorskie, które są odblokowane ostatnio, ale tylko w ograniczonym stopniu. Natomiast jedyną kolej szerokotorową, jaką mamy w Polsce, to jest kolej do Sławkowa pod Dąbrową Górniczą.
jedną tą linią kolejową nie dałoby się wyeksportować ukraińskiego zboża, nawet żadnej znaczącej jego ilości. Władze ukraińskie zapowiedziały natomiast, że będą przechodzić na kolej w naszym rozmiarze, natomiast realistycznie rzecz biorąc proces ten potrwa ze 20 lat, jak nie lepiej. W związku z powyższym zakładam, że po naszej stronie granicy powinny powstać jakieś centra logistyczne, centra przeładunkowe, ponieważ w tej chwili, znaczy w tej chwili nie, ale jeszcze przed wojną, kiedy jechało się do Ukrainy, to postój na granicy trwał około 1,5 godziny, bo tyle mniej więcej czasu trwała wymiana wózków w wagonach kolejowych. Nie da się w ten sposób szybko i sprawnie odprawiać towarów w dużej ilości. I to jest jedna rzecz, która mnie troszeczkę martwi. Chciałbym pana doktora Żubera o to zapytać, a ja wiem, że nie reprezentuje pan Ministerstwa Infrastruktury, ale czy trwają obecnie dyskusje a propos tego, jak wspomóc nasze wschodnie regiony w tym, żeby usprawnić wymianę handlową z Ukrainą w obie strony, chociażby w oparciu o te centra logistyczne? To znaczy, ja przede wszystkim chciałem powiedzieć, że jestem trochę większym optymistą niż pan, niż prowadzący, dlatego że rzeczywiście patrząc na pewne doświadczenia niezbyt udane w zakresie różnych tam zmian w systemie transportowym i w Polsce i w różnych krajach, można by spodziewać się, że taki proces na przykład przebudowy na tych torów, na przejście na system europejski będzie trwał, pan powiedział, 20 lat. Ja bym był bardziej optymistą, bo uważam, że tu potrzeba jest tak duża i takie są tutaj determinacja po obu stronach, że po prostu taniej jest to dokonać niż budować różne huby. Te huby są potrzebne teraz, obecnie, w okresie, czy tam te centra logistyczne, jeżeli mówimy o transporcie kolejowym, znaczy to właściwie chodzi o przeładunek prosty, natomiast w dłuższym okresie czasu to tutaj rozwiązanie jest jedyne i myślę, że to jest pożądane, to po prostu jak najszybsze zrealizowanie tego, co ogłosiła Ukraina w tym zakresie. Ja chcę zwrócić uwagę także, że to, o czym mówił dyrektor Bogdan Kawałka, ale także wspominał pan prezes Darecki, dając ten przykład szerokopasmowego internetu, czyli cały czas pewnego zapóźnienia w pewnych aspektach infrastruktury właśnie województw Polski Wschodniej w stosunku do innych obszarów Polski. No tutaj to jest trochę paradoks, ale jednak ta nowa sytuacja i także wymogi obronne spowodują przyspieszenie tych pewnych procesów wyrównawczych, jeśli chodzi o infrastrukturę. Ja chciałem powiedzieć, że w ostatnich latach, mam na myśli tutaj ostatnie 20 lat raczej niż ostatni okres, nastąpiło wyraźne takie zbliżenie się wyposażenia infrastrukturalnego w pewnych kategoriach pomiędzy Polską Wschodnią a resztą kraju. Natomiast oczywiście te zapóźnienia, które sięgały nawet nie kilkudziesięcioleci, ale kilkuset lat, trudno było je usunąć. I tutaj to, o czym mówił pan prezes, czyli jednak pewna konsekwentna i polityka i zainteresowanie i takie oddolne budowanie potencjału specjalizacji powoduje, że jak gdyby tu następuje takie twórcze i wspólne sprzężenie, że biznes czegoś potrzebuje, to wtedy oczywiście administracja publiczna musi to szybciej dostarczyć. Jeżeli patrzymy tylko i wyłącznie, czy patrzyliśmy, albo niektórzy patrzyli w kategoriach, że trzeba tym województwom, które są biedniejsze, dostarczać różnych infrastruktury, ponieważ one muszą nadgonić pewne braki, a nie było takiego ssania teraz wewnętrznego ze strony właśnie firm, to po prostu ten proces, jak wiemy, nie przebiegał tak szybko, jakbyśmy sobie to życzyli. Tutaj na pewno on teraz przyspieszy i myślę, że te perspektywy dlatego są też lepsze jeszcze niż były niedawno. Na pewno też
I to zgadzam się z tym, że i to nawiązuje trochę do pana pytania, może nie bezpośrednio, ale do tego, o czym mówił Bogdan Kawałko, że oczywiście ten rozwój to nie jest tylko tych województw wschodnich, nie jest tylko i wyłącznie jak gdyby domeną samorządów lokalnych, samorządów regionalnych i jak gdyby podmiotów tam zlokalizowanych, czy biznesu, czy nauki, czy społeczeństwa jako całości. Ale oczywiście także tutaj rząd musi współpracować i pomagać w rozwoju tych elementów. I to nie chodzi tylko oczywiście o infrastrukturę, o której tutaj przed chwilą mówiliśmy, ale także jak gdyby kwestie kreowania czy odpowiadania na potrzeby rynku pracy i na przykład związanej z zaspokojeniem potrzeb infrastruktury takiej obsługi biznesu, bo to jest istotne także. Więc ja myślę, że tutaj musimy to dyskutować i zdając sobie sprawę, ja tutaj nie jestem, tak jak pan powiedział, nie wymienię różnych inicjatyw na przykład w zakresie infrastruktury kolejowej, ale z punktu widzenia takiego naszego ministerstwa, no to jak gdyby tutaj ten priorytet, ponieważ pojawiły się bardzo duże potrzeby i w tym zakresie musi zostać nadany. On już jakiś czas temu w kontekście Polski Wschodniej no dokonywała się rozbudowa sieci autostradowych, drogowych, dróg i mówiłem też o innych elementach infrastruktury, ale oczywiście oczywiste jest dla mnie, że pewne elementy tej infrastruktury teraz także związane z nową sytuacją, na przykład tej transportu kolejowego, czy mówiliśmy o internecie, czy tam o szerokopasmowym internecie, no tutaj musi być przyspieszenie i także wsparcie ze strony administracji rządowej. To ja bym jeszcze chciał przybliżyć panom i naszym wszystkim słuchaczom sylwetkę Swietłany. Swietłana pochodzi z Siewierodoniecka, które już jest okupowane aktualnie. I rozmawiałem z nią ostatnio, bo gościłem ją u siebie przez czas, który był potrzebny, żeby ją wyekspedować do Portugalii, bo tam ma dalszą rodzinę. I kiedy ostatnio z nią rozmawiałem, mówiła, że sejczas was wracać se nie kuda. Czyli teraz już nie mam dokąd wracać, ponieważ po pierwsze Siewierodoniec jest okupowany, a po drugie jej blok razem z jej mieszkaniem został zbombardowany. I takich ludzi jak ona w Ukrainie, trudno powiedzieć ile jest teraz, zakładam, że to już idzie w tej chwili w miliony ludzi, którzy nawet jak wrócą, czy chcieliby wrócić do Ukrainy, to nie mają dokąd wracać, bo należy realistycznie założyć, że raczej nie będzie tak, że Ukrainie uda się odwojować wszystkie terytoria zajęte przez Rosję, aczkolwiek szczerze bym sobie tego życzył. A nawet jeżeli się uda, to bardzo wiele z tych miast jest po prostu zrujnowanych. To oczywiście Mariupol jest koronnym przykładem, ale to jest przykład ekstremalny. Natomiast należy założyć, że sporo ludzi do Ukrainy nie wróci, a może nawet spowodować, jak w przypadku Swietłany, że będzie chciała swojego męża ściągnąć do siebie, czy do Portugalii, czy gdzie indziej. W związku z powyższym, czy na poziomie, i tu chciałem wrócić znowu do pana doktora Żubera, czy na poziomie centralnym mamy w tej chwili plany kursów zawodowych, językowych, integracyjnych dla Ukraińców? To znaczy, no oczywiście i to się dzieje wszędzie, na wszystkich poziomach, to znaczy ta pomoc i w różnej formie jak gdyby adaptacja do warunków, natomiast oczywiście takiego jednego programu, który by realizował te wszystkie rzeczy, o których pan mówił, tego nie ma. Natomiast no i my jesteśmy, można powiedzieć, trochę na cały czas na etapie liczenia potrzeb i tego, i gdzie takie zapotrzebowanie będzie największe, więc na pewno w tej chwili proszę zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o system opieki społecznej, pomocy społecznej, on bardzo jest zaangażowany. Ja tutaj przykładów, na przykład przykłady z Warszawy, tutaj też bardzo dużo osób z Ukrainy dociera, więc właściwie mam takie informacje od osób tam pracujących, że 70% czasami osób, które się zgłaszają w tej chwili o różne formy pomocy, to są Ukraińcy, tak? Czyli to jest, i oni tam mogą w zależności od możliwości i od potrzeb uzyskać pewną, no, pewną niewystarczającą, czy tam adekwatną do możliwości, ale otrzymują jakąś pomoc. Natomiast jeżeli chodzi na przykład o takie zagadnienie jak gdyby związane z integracją
Ukraińców na rynku pracy z kwestiami językowymi, znaczy to jest tylko jeden z elementów z tych kwestii, no to oczywiście ja też zgadzam się, że tutaj potrzebny byłby trochę taki plan wieloletni, natomiast proszę zwrócić uwagę, że w tej chwili jesteśmy nadal w takim okresie przejściowym, to znaczy w tej chwili, tak jak mówił pan prezes, mamy jak gdyby zamianę pewnej kategorii osób, oczywiście zwiększenie tych osób, ale nie do końca wiemy, sam zresztą pan podał ten przykład tej osoby, która wyjechała do Portugalii, na ile te osoby wiążą swoją przyszłość z Polską, tak? Czyli to dopiero będzie się klarowało w ciągu najbliższych kilku miesięcy i myślę, że sobie z tym poradzimy. Myślę, że tutaj też jak gdyby kluczem do dobrego dopasowania różnych takich programów czy projektów o charakterze długookresowym, które by były ukierunkowane na tych, którzy zostają w Polsce i wiążą z tym plany, no to jest współpraca pomiędzy rządem, samorządem regionalnym i lokalnym i oczywiście biznesem, bo to też jest istotne, żeby ci pracownicy, którzy są potrzebni, żeby byli, dostawali właśnie taką pomoc, która pozwoli im po prostu na zajęcie tych miejsc pracy, które będą oferowane, a nie w ogóle, żeby być w jakiś sposób tam przez ten system obsługiwania. Dziękuję. Tutaj analogiczne pytanie mam do pana dyrektora Kawałko. Jak to wygląda z perspektywy samorządowej? Czy samorządy szykują się na to? Tak, ja jeszcze pozwolę sobie jedną kwestię może uzupełnić do poprzedniej wypowiedzi. Chciałbym powiedzieć o inicjatywie Trójmorza. Dlaczego? Dlatego, że właśnie bardzo mocno na ostatnim kongresie, który odbył się w Lublinie w czerwcu, zaistniały regiony i w ogóle przedstawiciele Ukrainy. Województwo nasze lubelskie jest inicjatorem powołania sieci gospodarczej regionów Trójmorza i to jest zapoczątkowane jeszcze w ubiegłym roku tak zwaną deklaracją lubelską. I chodzi o to, że celem tego jest zbudowanie czy silnych więzi i nawiązania bezpośredniej współpracy z różnych dziedzinach gospodarki pomiędzy samorządami tych 12 państw inicjatywy Trójmorza. Ale chciałem powiedzieć, że właśnie na ostatnim tym kongresie, tym, który odbył się w Lublinie, przyjęto deklarację nowych członków do sieci, taką akcesję Trójmorza, to obwodu lwowskiego i obwodu tarnopolskiego. I jest jakby zgoda tej inicjatywy na to, żeby rozszerzać współpracę i być może jakoś prawnie to zatwierdzić, żeby ten udział był taki formalny i żeby mogły te regiony wpisywać się w tą europejską już tę drogę do współpracy. I druga jeszcze informacja, którą chciałbym podać, że pan marszałek Stawiarski, nasz marszałek województwa lubelskiego, jest gospodarzem i przewodzi w tym okresie, w tym półroczu konwentowi marszałków RP. I chciałem poinformować, że wprowadzony został temat i odbędzie się to we wrześniu, taki dotyczący właśnie Ukrainy i tych problemów, o których my dzisiaj nawet dyskutujemy, problemy i zadania regionów w sytuacji kryzysowej wywołanej wojną w Ukrainie i gdzie będą między innymi dyskutowane aktualne wyzwania, plan działań w kontekście sytuacji kryzysowej wywołanej wojną, odbudowa Ukrainy, kryzys żywnościowy, rola w tym regionów. W tym konwencie zapowiedzieli udział i są w agendzie wicepremier Jacek Sasin, także pan minister Szefernaker, czy też Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki i właśnie w tym kontekście, o którym pan tutaj pytał, czyli edukacji i jak te kwestie kształtować, żeby rozmawiać o tym, tym samym językiem i tymi samymi rozpoznanymi problemami w układzie wszystkich regionów i samorządów w Polsce. Jeśli chodzi o województwo lubelskie,
co do kursów językowych, to one zostały uruchomione praktycznie niezwłocznie. Już w marcu były sfinansowane pewne działania związane z przygotowaniem materiałów, a nawet wydaniem pewnych publikacji książek do nauki języka ukraińskiego w takim naprawdę ekspresowym tempie. Tym niemniej potrzebne jest i te wydatki, które, o których wspominałem na początku, no, duży udział miały właśnie w przygotowaniu tego no, niezbędnego na ten moment tych podręczników, materiałów do nauki języka polskiego i oczywiście też dla naszych tutaj potrzeb ukraińskiego. Ale nie zgadzam się z tym, że potrzebne jest jednak tutaj systemowe podejście do tego, żeby już jest czas na to, żeby te kwestie w jakimś jednakowym standardzie, jednakowym podejściu uregulować na poziomie całego kraju. Być może właśnie to będzie miejsce, gdzie na konwencie będziemy również, marszałkowie będą o tym dyskutować. To tyle. W takim razie chciałem pana prezesa Dareckiego zapytać, czego potrzebowałby biznes, takiego wsparcia ze strony rządu centralnego i samorządów, żeby jak najlepiej skorzystać na przypływie zarówno obecnym, jak i potencjalnym przyszłym pracowników z Ukrainy? Ja myślę, że to bardzo dobrze zostało przez pana doktora i pana dyrektora opisane, bo to jest rzeczywiście... Sporo jest takiej spontaniczności na razie w tym działaniu, prawda? No ratujemy się jak możemy. Rzeszów rzeczywiście na no, pierwsze miesiące to było dosyć ciężko, bo Rzeszów ma 200 tysięcy mieszkańców i nagle zmienił się w miasto 300 tysięcy mieszkańców. I to tak z niedzieli na poniedziałek. To nie są proste rzeczy. To wielkie poświęcenie mieszkańców, takie działanie bardzo pozytywne mieszkańców. Natomiast już chyba jest pora i tutaj pan dyrektor Kowalko to dobrze powiedział, no pora jest wprowadzić rozwiązania systemowe. No i tutaj ja wielkiej wiary w Ministerstwo Edukacji nie mam, szczerze powiedziawszy, ale może jednak jakiś cud się stanie i ktoś zrozumie, że to jest 3 miliony ludzi i z tego może ze 2 miliony zostać. Bo tu są jakby dwa aspekty, o których mówimy. Myśmy już przed wybuchem wojny, jakieś kilka miesięcy przed wybuchem wojny, mieli taką dyskusję pomiędzy przemysłem lotniczym, bo Podkarpacie opiera się, jeśli chodzi o ten nowoczesny przemysł, na dwóch gałęziach. Przemysł lotniczy i przemysł IT. No, Asseco to jest znana firma, prawda? I myśmy się spotkali wspólnie i rozmawialiśmy na temat właśnie inżynierów z uczelni ukraińskich. No nie spodziewaliśmy się wojny oczywiście, więc to była zupełnie inna dyskusja. Porozumienie pomiędzy Politechniką we Lwowie i Politechniką w Rzeszowie i tak dalej. Dyskutowaliśmy wzajemne uznawanie pewnych dokumentów, dyplomów i tak dalej. I nasze stanowisko było takie, że to są zdolni ludzie w tych przemysłach takich jak powiedzmy akurat cyfrowa gospodarka, czyli te przemysły zaawansowane, maszynowe typu właśnie lotnictwo. Pamiętajmy, przecież tam jest siedziba Antonowa, to jest słynna firma. Mają świetne uczelnie takie tematyczne, nam przyjazne. Więc myśmy to próbowali zorganizować. To się oczywiście wszystko wywróciło w tej chwili, ale to, co jest potrzebne, to jest potrzebny system, który w sposób prosty, ale szybki, bo jak znowu będzie tak, jak to wszystko trwało latami, od jednej kadencji do drugiej, to nic z tego nie będzie. Tu trzeba prowadzić szybko, logiczny, prosty system, który będzie pomagał biznesowi w wyławianiu tych talentów napływających z Ukrainy, no i w jakiś sposób powiązaniu tych ludzi z naszym środowiskiem. To jest jakby jeden aspekt, ale jest jeszcze drugi aspekt, o którym chciałbym krótko powiedzieć. I akurat my tutaj dzisiaj rozmawiamy o tych sprawach, a w dzisiejszym wydaniu The Economist jest artykuł właśnie, emigranci ukraińscy w Polsce i właśnie jakby na temat, ale jeden z elementów, który autor tego artykułu porusza, dla mnie jest bardzo ciekawy. Mianowicie on mówi tak, Polska w Unii Europejskiej wyróżnia się tym, że jest etnicznie jednorodna. Myśmy się już przyzwyczaili od 80 lat, czy tam 70, że jesteśmy etnicznie jednorodni. Podczas gdy Szwajcaria składa się przynajmniej z trzech, Belgia przynajmniej dwóch i tak dalej, można by tutaj
mnożyć. A myśmy byli jedno ludzi. I teraz co się wydarza? No wydarza się to, że nagle możemy mieć 3 miliony nowych obywateli, którzy nie są etnicznie jednorodni. I to jest zagadnienie, co można zrobić teraz, aby ta asymilacja i to połączenie dwóch narodów, które tu może nastąpić, zwłaszcza w naszych tej ścianie wschodniej, jak my mówimy, bo jednak tu jest ich bardzo dużo, żeby ono przebiegało harmonijnie, ale żeby uniknąć niebezpieczeństw. Bo właśnie w tym artykule jedna autor rozmawia z 15-letnią uczennicą, która uczęszcza do szkoły w Przemyślu, Ukrainkę, i ona mówi w ten sposób, no mała lekcja historii, a na lekcji historii pan od historii mówi, no tak, walczycie i jesteśmy z wami, bo należy wam się niepodległość, ale Lwów to jest polskie miasto. No, nauczyciel mówi do tej biednej 15-letniej uciekinierki ukraińskiej. Ona mówi, że to dobry nauczyciel w sumie. Ale jeżeli my będziemy tego typu rzeczy teraz wywlekać, to jest tylko odrobinka, a wiemy, że są środowiska, które chcą sobie coś tam ugrać na tym. Więc ja bym powiedział, że tutaj rząd musi bardzo proaktywnie i mądrze przygotowywać nasze społeczeństwo do życia w środowisku no nie tak jednorodnym etnicznie, szczególnie na obszarach tutaj, gdzie jesteśmy blisko Ukrainy. Więc od strony edukacji tak, trzeba zrobić system, który w sposób prosty i szybki będzie tłumaczył ich dyplomy na nasze dyplomy, ich stopnie na nasze stopnie, doszkalał, ewentualnie uzupełniał i oferował przemysłowi. Przemysł się w to włączy. Przemysł się w to włączy, to jest nasz interes. Ale druga sprawa, zacznijmy myśleć w tej chwili w kategoriach takich no, troszeczkę już długofalowych. Jak ułożyć te relacje, jak nauczyć nas takiego życia i współżycia, tak jak to było kiedyś. Ja pamiętam, moja babcia mi zawsze mówiła, że z jednej strony mieszkali Ukraińcy, z drugiej Żydzi i to tak wszystko współgrało, nikomu nie przyszło do głowy, że jeden drugiego potem będzie zabijał. A potem zabijał, rzeczywiście zabijał, rodzina moja musiała uciekać i tak dalej. To już jest za nami całe szczęście, ale gdzieś to może w pewnym momencie wyjść i no, narobić nam kłopot. No ten historyczny rewanżyzm jest niebezpieczny, na nim jest oparta cała rosyjska narracja przecież wokół Ukrainy, że historycznie rzecz biorąc Ukraina nie jest państwem, jest częścią Rosji i my sobie ją bierzemy z powrotem. A w kwestii polskiego Lwowa mógłbym tylko zauważyć, że mówienie, że Lwów jest polski, stawia Szczecin i Wrocław w dosyć niezręcznej sytuacji, może tak. Natomiast chciałbym może, jak już poruszył pan kwestię przemysłu, ukraiński przemysł dostał potężne ciosy, szczególnie ten na wschodzie oczywiście, który jest siłą rzeczy historycznie ma większe nasycenie przemysłem. To też spowodowało, że w Ukrainie spadło zużycie prądu, a Ukraina ma 4 wielkie elektrownie atomowe. Oczywiście tej największej w tej chwili nie kontroluje. Natomiast oznacza to, że Ukraina ma nadwyżkę energii, którą może wyeksportować do Polski właśnie. Ukraina od marca, to znaczy jakoś na początku wojny, zsynchronizowała się z europejską siecią energetyczną i jak najbardziej tę energię może do nas eksportować. Chciałem z pana doktora Żubera zapytać o to, czy jesteśmy, czy jest, planujemy, czy mamy takie na poziomie centralnym, jest podnoszona kwestia importu zielonej, bo atomowej energii z Ukrainy, tym bardziej w kontekście tego, że u nas z energią elektryczną ostatnio narastają problemy. Kwity, ja może zawieszę to pytanie. O, przepraszam, już jestem. Zniknęła mi ikona, znaczy do włączenia głosu. To znaczy tak, proszę nie przeceniać moich możliwości tutaj i jak gdyby możliwości w dzisiejszej debacie podania precyzyjnych informacji na ten temat. Natomiast oczywiście
Taka potencjalna możliwość jest dyskutowana i o tym wielokrotnie słyszałem i ona prawdopodobnie też może się do pewnego stopnia już dziać. Natomiast oczywiście tutaj są dwie kwestie. Kwestie infrastruktury i przepustowości tej infrastruktury, a z drugiej strony no z tego co wiemy i co słyszymy przecież, ten system energetyczny Ukrainy, który przed wojną był bardzo dużo produkował energii, no w tej chwili też jest w sytuacji wojennej i mimo, że jest mniejsze zapotrzebowanie ze strony przemysłu, to słyszymy przecież o wyłączeniach różnych elektrowni, ostatnio w tym Energochodarze bodajże, która też jest największą elektrownią jądrową w całej Unii Europejskiej, więc wyłączenie takiego, ja nie mam danych, musielibyśmy na to spojrzeć, ale to też powoduje ubytki w systemie energetycznym Ukrainy i w tym, co ona może zaoferować, czyli dwie rzeczy, infrastruktura plus jak gdyby też możliwość produkowania energii w sposób taki, w którym moglibyśmy tę energię odbierać. Natomiast ja myślę, że tak czy siak ten proces z jednej strony no w Polsce transformacji energetycznej on będzie postępował i import energii oczywiście wtedy, kiedy on jest potrzebny, jest zasadny. Natomiast no widzimy, do czego to doprowadziło na przykład w przypadku węgla, tak, systemu węgla, kiedy importowaliśmy węgiel, zastępując go braki w krajowej produkcji zastępowaliśmy importem, głównie jak się okazuje z Rosji, no i w tej chwili mamy problemy z tym związane. Więc ja myślę, że innej drogi nie ma, tylko stawianie na rozwój własnych źródeł energii, tak w dłuższym horyzoncie czasu, nawet jeżeli w tym okresie jak gdyby przejściowym, zresztą to trochę by było tak może źle powiedziane, że chcemy skorzystać z tego nadmiaru energii, który miałby nasz sąsiad, czyli Ukraina, ale ja tu po prostu nie widzę większej szansy i takiej długofalowych perspektyw na budowanie sobie dodatkowego źródła energii w ten sposób. No, na chwilę obecną można by powiedzieć, że skorzystanie z ich nadwyżek oczywiście nie za darmo, bo Ukraina rozpaczliwie potrzebuje pieniędzy do funkcjonowania, a jej budżet spina się tylko i wyłącznie dlatego, że dostaje bezpośrednie wsparcie, czy to od nas, jako od Unii Europejskiej, czy też od Stanów Zjednoczonych. Natomiast przy okazji tego, kolejna rzecz, która jest bardzo istotna, to know-how a propos transformacji, zarówno w kwestii transformacji sposobu działania urzędów, administracji, jak i tego, w jaki sposób najlepiej przygotować się do wstąpienia do Unii Europejskiej. Oczywiście dla Ukrainy jesteśmy naturalnym, że tak powiem, źródłem tegoż know-how. I chciałbym zapytać pana dyrektora Kawałko, czy miał pan już tego typu kontakty z samorządowcami z Ukrainy, którzy dopytywaliby się o to, w jaki sposób przygotować się do wstąpienia do Unii Europejskiej, jakie są nasze doświadczenia i w jaki sposób mają dokonywać transformacji własnych samorządów? Tak, odbyło się nawet kilka spotkań i oczywiście to na poziomie tutaj marszałka, zarządu i władz gubernatorów czy przewodniczących z poziomu regionów, które no, w międzyczasie mogły tu przyjechać. Myślę tutaj o regionie obwodzie równieńskim, lwowskim czy wołyńskim, gdzie jednym z głównych tematów były właśnie dyskusja nad tym, w jaki sposób kształtować strategię rozwoju tamtych regionów na Ukrainie, regionów strategii nowego typu, o takim, o cechach już europejskich, więc tego typu spotkania były na poziomie takim najwyższym szczeblu, jeżeli mówimy o regionie, ale także mamy robocze kontakty, łącznie z tym, że były spotkania na poziomie tam dyrektorów departamentów i grup, które się zajmują, łącznie z tym, że
przekazaliśmy, czy mieliśmy spotkania, gdzie pokazywaliśmy metodologię, podejście, w jaki sposób takie strategie, które muszą być kompatybilne, czy uwzględniać ten wymiar europejski, krajowy, regionalny i lokalny. I takie zapotrzebowanie jest, więc też wydaje mi się, że i jestem pewien, że to jest jedna z pierwszych takich potrzeb, które możemy, potrzeb ze strony ukraińskiej, które możemy zrealizować w sposób właściwie z marszu. I stąd to pierwsze, jeszcze tę wypowiedź, czy pierwsze zdanie doktora Żubera odnośnie strategii nowego typu i przeformułowanie wektorów współpracy z regionami ukraińskimi z uwzględnieniem tego formatu europejskiego jest niezwykle ważne. Ukraińcy bardzo są wyczuleni na to, bardzo chcą, są otwarci i mamy umówione właśnie z tymi chociażby trzema regionami, jeszcze Tarnopol do tego dołączę, umówione kolejne spotkanie łącznie z takimi, że być może jakaś grupa naszych ekspertów, naszych ludzi, którzy tu pracują, wyjadą, jeżeli pozwolą na to warunki do tych regionów ukraińskich. Więc to jest jedna z takich naszych zadań i potrzeb, które Ukraińcy artykułują i to jest ten szerszy kontekst, o czym mówiłem wcześniej, że musimy rozmawiać dużo, pytać, co naszym partnerom z Ukrainy tak naprawdę w pierwszej kolejności potrzeba, bo czasem działają stereotypy, że my chcemy dać im czasami coś, co jest im niepotrzebne. No tak mogę w prosty sposób powiedzieć, więc najpierw rozmowa, najpierw pytanie i być może nasze sugestie, podpowiedzi, żeby zweryfikować te podejście, bo jest bardzo taki po tym przyjęciu tej drogi wejścia Ukrainy do Unii bardzo duże zainteresowanie sprawami Unii Europejskiej, miejsca regionów, roli regionów w tej całej strukturze funkcjonowania i powiem tyle, że my zapraszamy jako województwo lubelskie, myślę, że też Podkarpacie, bo tutaj mamy przegląd i się komunikujemy na wszystkie ważniejsze spotkania i misje nawet do Brukseli. No teraz mieliśmy dużą, szeroką reprezentację delegacji i ludzi z Ukrainy w różnych obszarach na Kongresie Trójmorza i tak naprawdę powiem, że zdominowane zostały wszystkie praktycznie panele problematyką związaną z Ukrainą na różnych poziomach, w różnych obszarach, ale też zapraszamy tych zaprzyjaźnionych, powiedzmy, tych partnerskich przedstawicieli regionów do Brukseli. Teraz planujemy w listopadzie chociażby temat rola regionów na drodze Ukrainy do Unii Europejskiej. I tutaj rozmawiamy z Podkarpaciem, tam jest Euroregion Karpacki, Bug, Euroregion Roztocze i przygotowujemy cały plan, gdzie już włączyliśmy, czy dyskutujemy, kto pojedzie, bo chcielibyśmy, żeby to się odbyło przy udziale naszych partnerów, żeby oni już w tym momencie wchodzili w sprawę i uczyli się tego, co ich czeka tak naprawdę. Dziękuję. Analogiczne pytanie mam do pana prezesa Dareckiego, bo Ukraina jest w czasach Związku Radzieckiego była niezwykle ważnym elementem przemysłu Związku Radzieckiego, a do 2014 roku była głównym dostawcą sprzętu i komponentów do rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego. O czym oczywiście od 2014 roku to za bardzo już nie miało miejsca, ale mówię to, żeby podkreślić, że ukraiński przemysł ciężki, a w tym przede wszystkim zbrojeniowy, stały na wysokim poziomie. Teraz przestaliśmy pana słyszeć z jakiegoś powodu. Nie słyszymy. Tak, nie słyszymy. A teraz? Teraz tak. Ale nie wiemy, jaka część z tego przemysłu przetrwa wojnę. Natomiast czy odebrał pan już jakieś sygnały ze strony pana kolegów z Ukrainy, że chcieliby współpracować po wojnie albo dostarczać komponenty, albo brać nasze i tak dalej? No to jest trudna odpowiedź. Pytanie jest proste, ale trudna jest odpowiedź, dlatego że teraz jesteśmy wszyscy w takim
poziomie zachwytu Ukrainą, prawda? I słusznie, dlatego że ten naród walczy dzielnie jak lwy o swoją niepodległość. Ale żebyśmy nie przesłodzili tego wszystkiego, bo Ukraina nie wykonała swojego zadania, szczerze powiedziawszy, zanim wojna wybuchła. Bo trzeba powiedzieć, że tam jest wysoki poziom korupcji, że tam jest nieuzasadniony wpływ oligarchii, tam jest kupę rzeczy do zrobienia. Myślę, że oni z taką samą dzielnością, jak teraz walczą z Rosjanami o swój kraj, rozprawią się z wszystkimi tymi rzezimieszkami, którzy żerują na gospodarce ukraińskiej. I wyczyszczą ten system. Oni mają olbrzymie zadanie do zrobienia. Gdzie tu im do Unii jeszcze? Oni najpierw muszą wykarczować to, co jest do zrobienia. Mówi pan o przemyśle ukraińskim. Ja się interesowałem przemysłem ukraińskim z bardzo praktycznego powodu, jako szef tej korporacyjnej polskiej odnogi tutaj amerykańskiej firmy, no firmy Raytheon, to jest ta firma, co produkuje właśnie Patrioty, które tu stoją na Podkarpaciu. No zarządzałem tymi fabrykami ich w Polsce i interesowaliśmy się Ukrainą jako potencjalnym miejscem inwestycyjnym. Ja miałem przyjemność być między innymi na Zaporożu, tam jest olbrzymia fabryka silników lotniczych. Zwiedziłem kilkadziesiąt może zakładów przemysłowych. I to były potężne zakłady, ale one w pewnym momencie no, zostały zahibernowane w takim stanie podsowieckim. Więc, ale ja patrzę na to z punktu widzenia szansy w tej chwili, bo tu mówiliśmy o tym, pan dyrektor Nawałko wspominał o tym, że przygotowuje się Lubelszczyzna, myślę, że Podkarpacie też, do tego, żeby pomóc regionom ukraińskim wejść do Unii Europejskiej. Uważam, że to jest racja stanu polska. Ukraina w Unii Europejskiej to jest racja stanu Polski. Ale ja przypominam sobie, jak myśmy weszli do Unii Europejskiej, byłem młodym dyrektorem czy prezesem i myśmy musieli przestawić polski przemysł na przemysł unijny. I wiemy, jak to się robi. Przez 20 parę lat praktykowaliśmy i wiemy, jak to się robi. I ja myślę, że to byłaby duża szansa również i dla Polski, ale również i dla naszych przyjaciół z Ukrainy, wykorzystać nasze doświadczenia. Tak jak urzędy marszałkowskie, samorządy mogą pomagać samorządom ukraińskim, tak przemysł naprawdę może skrócić ich męki w tej drodze do nowoczesnych przedsiębiorstw, takich połączonych interfejsowo z przedsiębiorstwami Unii Europejskiej, poprzez podzielenie się naszymi doświadczeniami i to takimi doświadczeniami bardzo praktycznymi. Więc z tego punktu widzenia, odpowiadając na pana pytanie, myślę, że tak, to jest olbrzymi potencjał, przemysł jest zaniedbany, ale jest bardzo dużo zdolnych ludzi, to są ludzie naprawdę bardzo pracowici, bo przecież my w Podkarpaciu od wielu lat mamy wszędzie Ukraińców. No ja mam, u nas rodzina zatrudnia, że tak powiem, czy zatrudniała ze względów na starszych rodziców i tak dalej. To są ludzie, którzy ciężko potrafią pracować od rana do wieczora. Więc tutaj możemy dużo wspólnie razem ugrać, bazując na tych realnych naszych doświadczeniach i tej wiedzy, którą pozyskaliśmy w ostatnich latach. Dziękuję. Dobrze. Dołączył do nas pan Zbigniew Wojciechowski, wicemarszałek województwa lubelskiego. I jak już zauważyłem pana, to chciałbym, żebyśmy teraz, znaczy żebyście panowie, każdy po kolei, wymienił najistotniejsze problemy, z jakimi się możemy mierzyć w najbliższym czasie w związku z tą wojną, zarówno w kontekście współpracy z Ukrainą, jak i w kontekście braku współpracy z Rosją czy Białorusią. I dwie największe szanse, jakie możemy mieć z tej sytuacji. Bardzo serdecznie państwa witam. Proszę wybaczyć, że od początku nie mogłem uczestniczyć, ale byłem na pograniczu województwa lubelskiego i podkarpackiego na bardzo ważnym spotkaniu pięciu województw, jeżeli chodzi o pomoc społeczną, o ROPSy, gdzie również była dyskusja na temat pomocy dla Ukraińców, dla uchodźców, którzy tutaj w Polsce są i to głównie w tych naszych dwóch województwach, podkarpackim i lubelskim, przez które przejeżdżają, jadą dalej w Polskę lub za granicę, ale także prosiłem o wypracowanie metod, form
pomocy na samej Ukrainie po zakończeniu wojny, oczywiście, bo w tej chwili wiemy, jak mamy się zachować, co trzeba zrobić, żeby pomóc. Zwłaszcza teraz, gdy powoli zbliża się zima, jesień i zima, tam przeogromne są potrzeby. Proszę wybaczyć, że zanim zabierze głos również dyrektor Kawałko, to powiem Państwu, że byłem kilkakrotnie na Ukrainie z pomocą humanitarną. Będę za niespełna 2 tygodnie również jechał z pomocą dla Odessy między innymi. I tam właściwie potrzeba wszystkiego. Od żywności po już niebawem ciepłe ubrania, obuwie, po sprzęt taki jak dostarczamy za każdym razem, czyli agregatory prądotwórcze, ale też pompy szlamowe. My ze swojego województwa przekazaliśmy dużo sprzętu medycznego, bo to jest cały czas potrzebne. Przekazaliśmy 9 karetek, ambulansów. Teraz mam prośbę, i to na dniach przyszła do nas, o mikrobus, który będzie mógł dojeżdżać do osób chorych, niepełnosprawnych, starszych, żeby lekarze mogli dojeżdżać w tereny, które no, są trudne, gdzie zagrożenie jest duże. I te osoby, które potrzebują pomocy, nie mogą dojechać do miasta, gdzie tej pomocy medycznej zwłaszcza mogliby tą pomoc mogliby otrzymać. Od 25 lat, proszę Państwa, na razie widzę panów samych, czyli panowie, z 25 lat współpracuję z Ukrainą. Znam tą mentalność, znam ogrom ludzi i tych, którzy wcześniej pełnili bardzo poważne funkcje od gubernatorów poprzez merów, czyli wszystkie szczeble samorządu. A wracając do pewnego fragmentu, który przede mną zabierał głos przedmówca, to chcę Państwu powiedzieć, że rzeczywiście problem, który niestety również i podczas wojny ujawnił się, to problem korupcji. Niektórzy, ale to chyba wszędzie tak jest, że chcą nawet na tej wojnie zbić majątek i są nieuczciwi. I to boli najbardziej, gdy jedni walczą, tam walczą o swoją ojczyznę, a inni uciekli z tamtych terenów, jeżdżą wypasionymi samochodami, bawią się w dyskotekach, no i robią interesy. I to nie ma nic wspólnego albo niewiele ma wspólnego z tą pomocą swoim braciom. Mając kontakt z batalionami, które się potworzyły przez tak zwanych dobrowolców, czyli coś na wzór naszej obrony terytorialnej, oni mówią wprost, że oni nie pozwolą, żeby dalej urzędnicy, powiem tak ogólnie, dalej urzędnicy i ci, którzy żerują na państwie, okradali ich państwo, czyli Ukrainę. I myślę, że oni będą mieli bardzo duży wpływ na porządkowanie tych spraw, na uporządkowanie, na wprowadzenie nowego ładu. Daj Boże, żeby to był ten ład taki demokratyczny, uczciwy, porządny. Z tym przyjdzie się mierzyć Ukrainie po zakończeniu wojny. To, co też jest bardzo ważne z punktu widzenia polskiego, to żebyśmy mogli uczestniczyć przy tej odbudowie, żebyśmy nie zostali, użyję słowa,
nieładnego, żebyśmy nie zostali wykiwani przez tych, którzy tylko dużo mówili z Zachodu, ale niewiele pomagali. Polska zaangażowała się najbardziej, jeżeli chodzi o pomoc humanitarną, a jeżeli chodzi o pomoc militarną, to chyba na trzecim miejscu jesteśmy. Czyli ta pomoc nasza jest przeogromna. Ukraińcy to doceniają. Nasze województwo, tego dokładnych badań nie ma, ale chyba najbardziej na Ukrainie najwięcej ze wszystkich pomogło. Jeżeli chodzi o Polskę, to są województwa, które dały więcej środków, zwłaszcza na szkolenia i tak dalej. Ale te dwa województwa, co jest oczywiste, podkarpackie i lubelskie, przyjęło na siebie to pierwsze uderzenie i właściwie cały czas przyjmuje, jeżeli chodzi o uchodźców, którzy przyjeżdżają do Polski. Dużo przed nami pracy i teraz to wszystko już jest tak trochę systematyzowane, bo te emocje oczywiście opadły. Czasami w niektórych miejscach i środowiskach pojawiły się już emocje odwrotne, bo mówią zwykli ludzie Polacy, że no wielu, zobaczcie jak oni sobie żyją, jeżdżą drogimi samochodami, chodzą po drogich sklepach i to wywołuje w niektórych ludziach no, taki sprzeciw. No to jest problem też, który czy w szkołach, że czy też w ośrodkach pomocy tej medycznej, że mają preferencje, chociaż mają najwyżej takie same prawa jak i Polacy i tak to powinno być, ale też działają różne siły, które sprawiają, żeby nas może nawet i skłócić, zbuntować przeciwko Ukraińcom. I nad tym musimy my jako samorządowcy i rząd polski, ale i środowiska różne i organizacje pozarządowe muszą temu się przeciwstawiać. Ja mogę tylko podziękować za tą inicjatywę tego spotkania, tego Kongresu Obywatelskiego, bo tak to zostało nazwane, że rozpoczęliśmy dyskusję, debatę. I uważam, że ci mają prawo włączyć się i mieć jakieś korzyści z tego do odbudowy Ukrainy, którzy najpierw pomogli. Dali z siebie wszystko, co jest możliwe i powinni później razem z Ukraińcami prowadzić tą odbudowę. Ja na razie tyle, może o konkretnych jeszcze przykładach pan dyrektor Kawałko powiedział, ale jest mi bardzo miło, że mogłem jeszcze na samą końcówkę debaty dołączyć do państwa. Dziękuję bardzo. Czy rozumiem, że o szansach, tak? Pan redaktor pytał, panie, tak? Ja może wymienię, bo to jest w ogóle ta sytuacja, która wbrew, no przewrotnie powiem, tej tragedii, tego dramatu, który się tam dzieje, no rodzi, ja widzę, musimy patrzeć optymistycznie, ogromną szansę na w ogóle zmianę tych relacji i wreszcie być może nastąpi ten moment wykorzystania tych szans, jakie wynikają z sąsiedztwa naszych regionów, ale także państw Polski i Ukrainy. Ja wskażę tylko kilka, jeśli chodzi o region nasz, bo o tym też tu dyskutowaliśmy, widząc te zmiany. Po pierwsze, to jest sprawa wykorzystania potencjału rolnictwa, jako że profil regionu lubelskiego jest taki, że dominuje tutaj rolnictwo w aspekcie przede wszystkim bilansowania i europejskiego zapotrzebowania na żywność. I tutaj widzimy to poprzez rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego w oparciu o regionalne, ale też ukraińskie surowce i zasoby rolne. Budowanie łańcuchów dostaw, tworzenie bazy magazynowej czy rozwój tej bazy magazynowej usług logistycznych służących dystrybucji towarów z Ukrainy i do Ukrainy, ale też myślimy, że to ma służyć
rynkowi europejskiemu i być może szerzej. Mamy tutaj pewne, jak już wspomniałem wcześniej, pewną identyfikację dokonaliśmy tych obiektów, potrzeb pod tym kątem. Następnie bardzo ważna kwestia, efektywne, czy może nawet stworzenie polityki, efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich i łagodzenie skutków depopulacji. Nie chciałbym, żeby to zabrzmiało tak niedobrze, ale tu chodzi o tym pozytywnym tego słowa znaczeniu. Zresztą wspominał też pan prezes Darecki o tym. I tu chcielibyśmy widzieć to poprzez pewne systemowe podejście, otwarcie rynku pracy dla tych obywateli Ukrainy, uchodźców, ale też ich wsparcie rzeczywiste, systemowe, jasne, czytelne w dostosowywaniu się do naszych potrzeb, do lokalnego rynku, regionalnego rynku pracy. Ważną kwestią też to jest rozwój współpracy gospodarczej. Pan prezes Darecki to podkreślał, rozwój firm. Myślę, że to trzeba poukładać na nowo, ale też w oparciu o pewne zmiany podejścia do tego. Trzeba pewne kwestie systemowe pomiędzy Polską i Ukrainą poukładać na nowo. Mówię o systemowych rozwiązaniach związanych z kompatybilnością chociażby prawa, czy rozumienia pewnych kwestii, czy prawa w taki sam sposób po obydwu stronach. I też taką szansą jest zbudowanie współpracy na europejskich w 100% zasadach i też relacji społecznych. To są takie może szersze, bardziej strategiczne, ale tak jak wspomniałem, oprócz tego, czym się zajmujemy i czym się Podkarpackie zajmuje, tymi bieżącymi sprawami, które dominują, myślimy o tym, jak systemowo wyjść naprzeciw, żeby obydwie strony z tego skorzystały optymalnie, czyli tu nie jest tak, że jest to myślenie egoistyczne województwa lubelskiego, żeby wykorzystać, bo jest taka okazja, że ktoś jest w trudnym sytuacji, wręcz odwrotnie. Chcemy to w taki sposób poukładać, tak myśleć, żeby ta korzyść była równoprawna, równomierna i identyczna. Dziękuję. I jeszcze jedno zdanie, jak pan pozwoli. 3 lata temu przed pandemią, podczas pierwszego kongresu sieci regionów Trójmorza, pan premier, wicepremier Jacek Sasin powiedział, powinniśmy połączyć, bardzo mocno związać Via Carpatię, czyli tą drogę życia od Kłajpedy po Saloniki z takimi żebrami z Ukrainy. Mówiliśmy też o Białorusi wówczas, bo nie było takiej sytuacji, jak jest od powiedzmy niespełna 2 lat. I to zostało powtórzone w tym roku, gdy był kongres regionów Trójmorza, gdzie przyjechało wielu ministrów infrastruktury z państw regionu Trójmorza. I oni potwierdzali to, ale myśmy zaprosili, to chyba już o tym było mówione, zaprosiliśmy właśnie już regiony Trójmorza z Ukrainy. I następne są w kolejce. My jakby wyprzedzamy to, co wierzę, że szybko się stanie i przyjęcie Ukrainy całej do wspólnoty europejskiej, ale do Trójmorza już część regionów została zaproszona. Dziękuję bardzo. Chciałem zapytać pana doktora Piotra Żubera, jakie według pana są największe szanse, ale też zagrożenia w związku z tymi niespokojnymi czasami? Ja bym powiedział tak, ponieważ już czas naszej debaty także zbliża się do końca i tutaj pan dyrektor Kawałko wymienił kilka takich obszarów, które myślę, że są sformułowane z punktu widzenia województwa, ale które niektóre można by tutaj przenieść na poziom cały Polski i jak gdyby naszego całego myślenia. Ja bym powiedział trochę, troszeczkę zmieniając sens pana pytania, o warunkach tego, żeby te wszystkie szanse się zrealizowały, te wszystkie rzeczy pozytywne, te możliwości, o których tutaj słyszeliśmy, no i żeby uniknąć tych różnych ryzyk. I mówię tutaj nie o samej wojnie, bo tutaj koncentruję się z racji profesjonalnej i myślę, że to
to też był przedmiot, ale na takich perspektywach długookresowych, że takim warunkiem jak gdyby po stronie ukraińskiej, takim kluczowym, i to też myślę, że trochę można by w ten sposób skonkludować to, co słyszeliśmy od pana marszałka, od pana prezesa, jest po prostu zmiana, jak gdyby całkowita zmiana także takiego nastawienia na Ukrainie i wykorzystanie tego wehikułu integracji europejskiej do zmian w różnym obszarze, nie tylko funkcjonowania przemysłu, samorządów, rozwijania współpracy, ale także przebudowy takiej mentalnej i instytucjonalnej kraju. Ja myślę, to się zdarzyło w Polsce. My byliśmy trochę w lepszej sytuacji nawet niż w tym znaczeniu, jak gdyby nie byliśmy tak bardzo sowietyzowani, tak można by to powiedzieć. U nich to wyzwanie, ten challenge jest jeszcze większy. Słyszeliśmy o różnych przykładach i myślę, że to jest po prostu coś, co jeżeli się uda, no to będzie wtedy podstawa do realnego wykorzystania tego, co nazywaliśmy tutaj szansami w relacjach z Ukrainą i w kontekście tej procesu europeizacji. Natomiast po stronie polskiej tak samo myślę, że tym jak gdyby takim mega z naszej strony warunkiem, które można powiedzieć tutaj wyzwaniem wykorzystania korzystnego i dla nas i dla Ukrainy tej sytuacji jest to, że musimy zauważyć w Ukrainie także partnera, tak? Czyli z którego możemy się zarówno nie tylko brać, ale także czegoś, jak gdyby nie tylko możemy tą sytuację wykorzystać, ale jednocześnie możemy bardziej, myśląc o takim długim horyzoncie, próbować integrować tą przestrzeń ludzi, przedsiębiorstwa z Polską i z gospodarką województw, zarówno w tych położonych na granicach wschodnich, jak i w całej Polsce. Czyli musimy zobaczyć Ukrainę, krótko mówiąc, jako szansę, pod warunkiem tym, że tam będą następowały te pozytywne zmiany, o których mówiliśmy. Dziękuję. Widzę, że zniknął nam pan prezes Darecki, akurat kiedy mamy kończyć. W związku z powyższym chyba nie doczekamy się jego, że tak powiem, podsumowania. Dlatego też myślę, że to jest dobre miejsce, żeby już postawić kropkę. Rozmawialiśmy w tejże debacie, która krążyła wokół publikacji pod tytułem Polskie regiony wobec nowej rzeczywistości, która jest dostępna na stronach Kongresu Obywatelskiego, a rozmawiali nieobecny już pan Marek Darecki, prezes zarządu klastra Dolina Lotnicza. Następnie Bogdan Kawałko, dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Pan Zbigniew Wojciechowski, marszałek, wicemarszałek województwa lubelskiego oraz pan dr Piotr Żuber z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, a także radca generalny w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Dziękuję wszystkim za udział i dziękuję wszystkim Państwu za przysłuchiwanie się naszej debacie. Ja się nazywam Miłosz Szymański i żegnam się z Państwem. Bardzo dziękujemy i słuszna uwaga pana doktora. Po partnersku traktujmy naszych przyjaciół, sąsiadów z Ukrainy. Wszystkiego dobrego. Do widzenia. Dziękujemy. Dziękujemy.